Grzymbach, Grzegorz Liga i magazyn Nie Wyłączaj Kultura. Dziś spotkanie z liderem zespołu Kochis, a jest nim popularny aktor Paweł Małaszyński oraz zaproszenie na spektakl Transit Ukraina-Polska w wykonaniu Kijowskiego Akademickiego Regionalnego Teatru Muzyki i Dramatu imienia Saksa Gańskiego. Zaprosimy także na zimowe seanse nowych filmów w kinie Etiuda. Dobry wieczór, Ostrowiec! Małaszyński ciągle najbardziej kojarzony jest z aktorstwem i swoimi rolami teatralnymi oraz filmowymi, ale w Ostrowcu Świętokrzyskim pojawił się jako frontman białostockiej grupy rockowej występującej pod dobrze znaną fanom nerdowskich westernów nazwą Kochis. Jeżeli chodzi o Kochis, tak, to sentyment do Indian to na pewno, a z drugiej strony, znaczy nazwa ma takie dwa tory, my to zawsze mówimy, że to są Indianie, a z drugiej strony zespół Audioslave i ich singiel z pierwszej płyty Kochis. Wszyscy jesteśmy z Białegostoku, ale wszyscy się znamy mniej więcej od 20 paru lat, bo oprócz tego, że, znaczy nie licząc tego, że Kochis powstał w 2003-2004 roku, no to każdy z nas grał w wielu innych składach, także my się znamy tak naprawdę od 15-16 roku życia, a mniej więcej w 2003 spotkaliśmy się mniej więcej w tym składzie i od tamtej pory jesteśmy razem. Zmienił się tylko perkusista naszego poprzedniego Darka, zamienił Cezar. I tak naprawdę wszystkie trzy płyty, które ujrzały światło dzienne, czyli Still Alive od 2010, Back to Beginning i 118, nagraliśmy już z Cezarym. Także skład się absolutnie już tak naprawdę od 4-5 lat nie zmienia. Ja absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby mógł się zmienić. W tym miesiącu ukaże się trzecia płyta w dyskografii grupy Kochis. Kolejna płyta zespołu Kochis, 118, ukaże się 10 lutego 2014, czyli tak naprawdę już za dwa tygodnie prawie. Tym razem pod skrzydłami Metal Mind Production. Z płytą Back to Beginning, która wyszła 2 lata temu, byliśmy w Mystic, w tej chwili jesteśmy w Metal Mind Production. No i zobaczymy, czekamy. W tej chwili na YouTubie można zobaczyć promujący teledysk zespołu Kochis, Destroy the Angels. Za chwilę, na początku lutego, tuż przed premierą, wejdzie jeszcze Part of Me, kolejny teledysk. No i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Paweł Małaszyński i jego koledzy zyskali renomę jako muzycy świetnie dający sobie radę na scenie. Rzeczywiście, jak na zespół, powiedzmy sobie, nieprofesjonalny, bo zespół profesjonalny żyje z grania. My tak naprawdę nie żyjemy, jest to dla nas w pewien sposób zastrzyk jakiś tam finansowy, bo każdy z nas ma swoją pracę. To rzeczywiście, no, w przeciągu roku gramy około 40 koncertów, więc na taki zespół to jest bardzo dużo. No i staramy się grać jak najczęściej. Myślę, że to jest bardzo ważne, że oprócz nagrywania, to bardzo ważne jest koncertowanie, ale z organizacją koncertów też nie jest tak prosto. Więc staramy się grać tak naprawdę wszędzie, gdzie mamy tylko możliwość. Condemnation, dance with my salvation, girl.
W tym roku Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzi jubileusz 30-lecia. Pierwszą z okolicznościowych imprez jubileuszowych będzie spektakl muzyczny Tranzyt Ukraina-Polska w wykonaniu artystów Kijowskiego Akademickiego Regionalnego Teatru Muzyki i Dramatu imienia Saksa-Gańskiego z Białej Cerkwi, która, przypomnę, jest liczącym 200 tysięcy mieszkańców partnerskim miastem Ostrowca Świętokrzyskiego na Ukrainie. To nasz teatr, jemu od Jesteśmy jednym z największych teatrów na Ukrainie, który pod koniec ubiegłego roku obchodził swoje 80-lecie istnienia. Nasz profil artystyczny jest bardzo różnorodny, mamy aktorów dramatycznych i wystawiamy klasyczne sztuki teatralne w gronie naszych 32 artystów, jest także 12 wokalistów i 24 tancerzy baletowych. Orkiestra teatralna składa się z 22 muzyków. Repertuar naszego teatru to 42 sztuki dramatyczne, 6 musicali, wystawiamy także operetki i opery, spektakle baletowe oraz gramy koncerty symfoniczne. W całym teatrze pracuje 216 osób, co sprawia, że jest on jednym z największych na całej Ukrainie. To jeden z samych krupnych teatrów na Ukrainie. U nas teatr może pracować paralelnie w 8 miastach. Możemy wystawiać spektakle równocześnie aż w 8 różnych miejscach, na przykład oddzielnie koncert z udziałem orkiestry, spektakl baletowy czy musical, i to zarówno dla młodego, jak i dorosłego widza. Teraz przykładowo przez 3 dni będziemy występować w Odessie i tam już wszystkie bilety zostały wysprzedane, ponieważ teatr imienia Saksa-Gańskiego cieszy się na całej Ukrainie dużą renomą, głównie dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu przedstawień, co sprawia, że nie ma problemu z widzami, którzy zawsze przychodzą i chętnie kupują bilety. Mieliśmy niedawno otwarcie naszego jubileuszowego 80. sezonu i z tej okazji daliśmy 4 specjalne koncerty w Białej Cerkwi i Kijowie, które od razu się wysprzedały. Nie sposób było na nie dostać biletów, a my już nie możemy więcej razy wystąpić z tym programem u nas, więc teraz chcemy ten wspaniały musical Tranzyt Ukraina-Polska zaprezentować na ostrowieckiej scenie u naszych przyjaciół. Ми хотим вирватися і показати вам этот чудесний концерт. Над роботою при созданні цього проекту. То буде дуже цікаве видовисько, нав'язуюче до традицій музичних, народових пісень і танців польських oraz українських з елементами культури французької і англійської. W przedstawieniu weźmie udział 40 artystów, w tym 24 tancerzy z naszego baletu, około 10 muzyków z teatralnej orkiestry i 6 wokalistów oraz wokalistek. Oczywiście możemy przywieźć do Ostrowca więcej osób, ale tym razem będą tylko te, które są zaangażowane do tego spektaklu. No, w danej sytuacji przyjedą tylko ci, kto zajęty w tym show. Musical Tranzyt Ukraina-Polska będzie wystawiony w sali Kina Etiuda w niedzielę 9 lutego o 18. Niestety obejrzą go tylko widzowie, którzy otrzymali od jubilatów z Ostrowieckiego MCK-u i Kijowskiego Teatru specjalne zaproszenie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa i chciałbym przedstawić ofertę naszego kina na najbliższy okres, czyli przede wszystkim na okres ferii zimowych, bowiem te już zaczynają się od tego weekendu. Co proponujemy dla najmłodszej publiczności w trakcie trwania ferii? Od 1 do 6 lutego na ekranie Robaczki z Zaginionej Doliny. Film wyświetlany będzie zarówno w wersji 3D, jak i w 2D. Drugą propozycją skierowaną do najmłodszej widowni jest film animowany Królowa Śniegu, zrealizowana w technologii 3D, również od 1 do 6 lutego. Ten film będziemy wyświetlać na specjalnych dopołudniowych seansach o godzinie 11:00.
I również w tym samym terminie wyświetlamy drugi tytuł z Kubani, film w technologii 3D i godzina seansu 12:30. Oczywiście, jak przystało na okres ferii, obydwa te filmy wyświetlane są w specjalnej cenie promocyjnej, czyli 16 zł za bilet na film, który będzie wyświetlany w technologii 3D. Oczywiście gramy jeszcze do 6 lutego film Pod mocnym aniołem, czyli najnowszy film Wojtka Smarzowskiego, który się cieszy bardzo dużą popularnością w Polsce. Jest to aktualnie numer 1 polskiego zestawienia box office. Również na ekranie etiudy od tego piątku, czyli od 31 stycznia, Wilk z Wall Street. Film, który naprawdę polecam gorąco wszystkim amatorom dobrego kina i rewelacyjnej opowieści oraz również fantastycznej roli aktorskiej Leonardo DiCaprio. Jakie propozycje w drugim tygodniu ferii? Otóż od 7 lutego na ekran wchodzi premierowo kolejny film adresowany do młodej widowni, Lego Przygoda. Pierwszy film pełnometrażowy zrealizowany w technologii 3D, który przedstawia przygody postaci ze świata klocków Lego. Będziemy go wyświetlać przez 2 tygodnie, a więc w trakcie 2 tygodnia ferii i zaraz w kolejnym tygodniu po feriach na ekranie etiudy Lego Przygoda. Kolejna premiera na naszym ekranie kinowym to Robocop, remake jednego z najsłynniejszych chyba filmów lat 80. i oczywiście dodatkowo niesamowite efekty specjalne, które w tym filmie naprawdę robią na widzu wrażenie. Repertuar nasz uzupełnia kino typowo dla dorosłych od 18 lat. Druga część Nimfomanki również w terminie od 7 do 13 lutego. A co nagramy na walentynki, to dowiedzą się Państwo w kolejnej zapowiedzi, która wkrótce.